No. Siemanko, robimy dalej adepty, przynajmniej ja. Dzień dobry! Jest Agamem. Idzie Frodo do mnie. Ładne kolory sobie zrobiłem teraz, takie żywe. Mhm. I ładnie jest teraz. Sztos dla mnie, sztos. Mhm. A co to jest za duszeczki? Może wygram coś. Ładnie. O, nie. Okej. Okay. Już. Idzie. Niech sobie idzie. Świetliki ładne fruwają w powietrzu. Podoba mi się. Ustawiłem sobie ultra grafikę w ogóle. Aha. Zresetowałem kompa. Mhm, ale ultra to jest za ciemno dla mnie. Nie, jest właśnie. Ja mam tutaj kolory, wiesz, ja mam to inaczej trochę. No też co mogę tak to rozjaśnić, robić. Nie? No ale co? Co tak robić? Jak to się robi? Na przykład w Alicji nie mogę zrobić, bo ta gra nie obsługuje takiej funkcji, bo jest za stara, nie? No ale ja... No. Weszłam tam w tego GeForce'a i tam było dybydy i coś tam było, jakieś ustawienia i że... Ale to nie chodzi o to. Optymalizuj. Ale F3 czy... musisz nacisnąć. No ale to jest zasługa czego? GeForce'a czy czego? Te F3. No może tak. Ja nie mam ustawionego takiego skrótu. No myślny to jest. Jaki killer? Jest jakiś... No właśnie nie wiem, myślałem, że AFK. Bo taka cisza, ale widzę, że Dawid już ranny, więc... Ładnie warka skończyła, cieszę się. Nic mi nie będzie nadupiać. Oho, słyszę. Mhm. Ale brzmi jak jakiś traper albo legion. Oto Frodo się goni z nim. Mhm. On jest obrzygany? Nie, legion. No, legion to daj spokój. Nie, to jest chyba ghost. No to ja już nie wiem. To nie naładował się na nikim? No to gisnął cię, ty nie wiesz kto to? Wygląda. No wiesz jak on wygląda? No ghost chyba, on tak z tym nożem. No ale ten ci też, Legion też biega tak z nożem. To ja nie wiem. To zobaczysz, czy się wyczerpie Legion, albo czy będzie przeskakiwał przez paletę. Nie ma tutaj chyba żart. Ghost face, ale jakiś taki spalony, obrzygany. Okej. Okay. Nie wiem, czy widziałeś takiego jeszcze. Taki obrzygany jak ten obrzygany, nie? Na wzór niego zrobiony. Bo masz czekawkę w plecach. Tam palety nie było w tym renderze, ani z drugiej strony. Oszukała mnie gra. Dzięki Frodo mi tam przebiegłeś z nim, jesteś ekstra. No ale jakie zachowanie? No ale takie podziękowanie. Aha. Nie! Przepraszam! Co to miało być teraz się stało? O Boże. Dawida wziął? Tak, ale lekarza muszę wiglować, żeby mnie zdjąć. Chyba nie wiem, co to zachodzi. Dobra, nara. Chcę go zobaczyć, jak wygląda. No tak, no, fajnie go powiglował. Nie mam zegarka ani nic. Ja że tam mam... gen prawie zrobiony. Wiesz co, on tu chodzi przy nim. No to ty ściągaj, skoro masz zegarek. Ale nie mogę, bo on tutaj jest. No ale możesz, ja ci pozwalam. To myślisz, że on pozwala lecza... na coś, na cokolwiek? Nie wiem, jakiś taki dziwny, machał tym nożem. Bardzo szybki jest. Ale ładny, nie widziałem takiego jeszcze, piękny. No, cisnął Frodo. O, widzę. Podoba mi się takie granie. Jakie? Kampiony? Mhm. No nie, no nic nie daje, no co ty? No dobra, tylko takie zachowanie miał chwilę, Jezu. Widzi jak się leczy ktoś. No na pewno. Czyli Nurse, tak? Aha. O Boże. No ale... Zawsze Dawid musi leżeć cały czas. No ja już nie będę wróciła. Nie jak nie będę? Tu nie masz haka jeszcze, więc... Woda uleczona. Ręce gena cały czas za ten czas. Kręć tylko. Biednie. Dupką pokiwał i poszedł. Kurde, nie chcę go wykrywać, żeby wiedział, wiesz? No ale on nawet chyba nie robi tej mocy swojej. Robi, bo przed chwilą się wyłączył, wiesz? Tak? No dobra, poświęcam się.
poszło do Szuka Gena do zrobienia. Ej, poleciał za Dawidem. Tunel. Ale zegarek zadziałał, widzę. Aha, Dawid tu biegnie. Kurde, na skałę zaś zaczęłam wchodzić. Dajcie spokój, no. Nie wiem, ja mogę się wpieprzyć za niego, jak chcecie. Nie wiem, ty tam rób tego Gena, jak robiłeś. Już zrobiłem, teraz Frodo robi. Aha, okej. Niszczę totem, nie? Jakiś totem na leczonko? Ja nie mam, bo ja adepty. No powiesi go, ale nie chciał mnie nawet walnąć, głupi. O, cześć Grzesiu? Nie. Dobra, wejdź. Już naprawdę. A on nas będzie widział. No ale co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? A co cię to obchodzi? Idzie. Idzie. Ciekawe, czy Frodo tam z pół Gena ma na pewno już. Ale gdzie tego Gena robi? Tam gdzieś koło małego. Pewnie jakiś noet czy inne. No zniszczyłam jeden totem, ale co to jest jeden totem? No właśnie. Musiał tą bramę otworzyć i uciec już stąd. O. No mi tu przyjdzie pewnie. No boję się, że może mieć jakiegoś noeda, wiesz? Jest 50% szans na to, że przyjdzie do mojej bramy. I pewnie przyjdzie do mojej, zamiast do tamtej. Dobra, ja to otwieram. Najwyżej umrę. Trudno. Ja otwieram drugą. Już prawie koniec. Szybko do drzwi, szybko. O kurde, już otworzyliście. No ja. Jestem super sexy. Dobra, adeptka będzie no zrobiona. Chyba, że się rozłączy. Sexy jedna. Nie, nic żadne takie. Gdzie jest Grzesiek? Bo... Boję się nie uciekać, bo weź, przyjdzie jakiś nawet gis, nie mnie, tu se stoi. No wiem. Ja stoję przy bramie całkiem. No ja też stoję. Masz tam Grzesia gdzieś? Nie mam. Nawet gdyby go gonił, to może powinniśmy uciec, żeby on miał szansę na włas chociaż. Może ma jakieś zadanie? A tak to blokujemy, biegnie. Tak? Nie, tak? Nie. Dobra. Się ładnie kamera mnie okręciła. Uciszać będzie. Adepciki robimy, dlatego ja gram Cheryl. Hej. Czy masz czułość na 80? Ja nie wiem, co tam zaś masz. No bo muszę mieć, a nie wyjdę teraz. Musisz mieć. No. No muszę mieć 85, okej. Kontroler muszę mieć. No nie, gdzie śpiewaczka operowa. Już nie mam taką pomarańczową na mapie jak wcześniej. Ładniej, teraz mam bardziej naturalnie. No nie wiem, czy nie za ciemno, chociaż ta gra w ogóle jest ciemna, nie? Strasznie. Te ciemne... Dawid, już, tutaj jeszcze przy mnie. Okej. Tam jest, Męczymy Gena. Tu go powiesi, no dobra. Aha, ale ja nie mam zegarka. No. To tyle czasu niesione i niewywiglowane, a dajcie spokój. Okej. Nie by pobiegła dalej, no ale nie. Kiedy ten patch ma wejść? Nie wiem. Może z tym ringiem wejdzie, nie? Nie no, ring to jeszcze trochę. Jeszcze ona wraca. Dalej. Ja go nie ściągnę. Jest w ogóle kołysanka. Łowczyni. Czyli jeśli działa na ciebie klątwa, na przykład kołysanka też, no. To też możesz się sama podnieść? Jakakolwiek klątwa, czy o co kurde, chodzi? Kurde, zacięłam go, widać. Nie wiem, czy to chodzi o jakąkolwiek klątwę. Ustawki półkę ode mnie, wiesz? No to będziesz miała przewalone. Czemu? No co, takie zachowanie? No już o, widzę kogoś tam, jak biega. Czemu widzę? Kurde, no już tak szybko mnie trafiła. Okay. Dobrze, że ten Dawid przynajmniej uciekł. Ale halo, tu miałeś hak, co tu robisz? No to ciesz się. Hak, przyhakuj, weź tu się. Na drugim końcu mapy jesteś cały czas. Killerom będzie przeszkadzać to, kurwa, że totem cię leczy szybko.
Ale kurwa, hak co 5 sekund i zero szans na wiglowanie. Kurwa, wybuchnęła mgana, już kołysanka za mocno wjechała mi tutaj. No i ten totem ze 100 metrów było chyba? Nie, nie wiem. Bo teraz będzie 75 metrów zmniejszone zasięgi to temu. Nie, to było na procenty leczenia, a nie zasięg. No to na jakieś tam wartości. Z 90 zmniejsza ci na 75 szybkość tego leczenia. No może zaś tutaj ta pizda jest. A zasięgu nie zmienia też czasu? A przy zasięgu? Nie powinno, nie chcę. Boże, no starają się o szybkość leczenia, hit. Mam już dość. To też nie było szybko, ale... Nie. A co się tam dzieje wam? No co, no przecież łazi cały czas za mną, coś ściągali mnie, to już pod hakiem było. To okej. Dobra. No teraz już w ogóle testów nie będzie. No ten totem niszczcie, a nie... No nie wiem, gdzie jest taki totem. Dwa geny zrobiłem już, wystarczy. Mhm. Rzuca, Dawid. Ona ma barbę, bo ona... Nic żadnej barwy nie ma, ona tu cały czas jest. Ma barwę, bo mnie rzucała z daleka bardzo. Chyba, że to przez mojego genę wybuchu, tego nie wiem. To chyba przez przypadek. Jak goniła. Ale nie mam zegarka. Dobra, jebać. Aha. No, serio? No to teraz to już w ogóle żeście zrobili. Boże, co się dzieje? Jak my to w ogóle tu stoimy, powiedz mi teraz. Nie wiem, co tu się dzieje. Dupkę ja ci robię. Lecz. Chcesz mi dupkę? Leczę ci, dupkę ci. A, wyjak! Sorry. Ej, no ale... No, kołysanka do piwnicy, ja pierdziu. Teraz to w ogóle testów. O, fuck. Dobra, idziemy tego totemu chociaż szukać. Ja będę szukać totemu. Trzeba iść po Frodo, a nie tam jakieś... No ja nie pójdę, no bo co, ja niby bez zegarka w piwnicy? No ale ja też. Bez sensu te adepty robić. W takiej sytuacji. Bez sensu. Dobrze, tylko taka króliczyca szmata. No. Tego totemiku poszukać. Dawid dostał już. No właśnie. Zdejmij go na chama. Uh-huh. Ale ona idzie, już tam jest. Widzę, że schodzi. Wiem. O, zegarek chociaż. Super. Uh-huh. Mam ten totem, wiesz? Mhm. Uh-huh. No. Idzie tu za mną, do mnie. No zaś... Urwiła się chyba. Dawid. Leży. No leży, no co? Tutaj dokończam gena koło tego traktora wielkiego pod hakiem. To ktoś robił. Po to mnie tu jęczył. Ja robiłem, ktoś coś tam robił. Dwa w sumie są zaczęte. No ja mam tutaj tego perka, że mogę generator zablokować, tak? Ale po co to tak się robi? Żeby nie skopała na przykład. Mhm. Wybuchłam gena, nie wierzę. Bo ja nie wisiałem jeszcze, może... No ta piwnica to jest przewalona. Generator blokad. Chyba blokada generatora powinna być, a nie generator blokad. Tak napisane? No! No co z tym Dawidem? No, jestem tylko, ale... Chodzisz ona tu. Tam jest? Mhm. Może coś by się poczaskać trzeba było. Może nie mam zegarka. To mnie już przejdupcona. No, muszę ją na siebie wziąć. Generator blokad, nie wierzę po prostu. Nawet co szybciej. Ta ręka mi się aktywuje, pokazuje? O co chodzi z tą ręką zakrwawioną? Ale dostała na pysk. Hej, Dawid, czekaj, czekaj. Stój. Moja apteczka mnie nie wyleczy. Mam mało ładunków. Chodź tutaj do... Aha. No dobra, ale daleko od piwnicy chociaż tyle. No, żeby się czasem nie uparło, żeby cię tam nie wsadziła. Tam się leczy ktoś, okej, się leczymy. Także git. Grzesiek robi, nie? Rzuca w kogoś, w Dawida. No i Dawid pomiędzy się poświęci, no i tyle. Tak?
Nie wiem, czy mi zdążę w ogóle... Ciągnąć. Nie, nie zdążę. To ja dostałem. Ściągnął! Shit. Chodź tutaj do dzwona za generatorem. Do w drugą... Dobra, nevermind. No ale ona czeka, aż mi się zegarek skończy. No, to głupia pinda, no nie wierzę. No na pewno, dopiero połowa. Aha. Kurwa pojebana to jest. Weź Dawida. Ty możesz... Aha, nie działa kłótwa już. No i żeś to ją z tego wali. Może mnie nie będzie tu widziała. Ale jak ktoś cię podniesie, to możesz oberwać. Mogę? No ale to jest, będzie działało teraz? No tak powinno być. Mówię tu, pijają tam. Ona zaś widzi, jak się leczymy, no a wszystko bez sensu. Musisz się tutaj z tego borowa. Nie mam wyjścia. Dobra, masz adrenalinę, nie masz. Masz tego gena tam do skończenia? Nie wiem, co mam robić teraz. Ona widzi, jak się leczymy. No to nie możemy się leczyć. Widzę, ktoś otwiera bramę i kłóca, i ja też... Aha, leczycie się, tak? My leczymy, tak. Grześka próbuje wyleczyć, wiesz? A ty już otwierasz, tak? Otwieram, ale boję się. No i co ty, Grzesiek, teraz robimy, bo ja nie wiem. Gdzie jest jakaś druga brama? O Jezus! Kuźwa, mać, no nie wierzę! Nie ma jak wiem, że tak będzie. A się przestraszyłem tego toporka. A byłeś ranny? No, a ktoś mnie wyleczył? A ktoś spieprzył? Nie wiadomo gdzie, jak zwykle. Teraz się zachowałeś jak ogólnie. No, uciekałem, co miałem zrobić? Dawaj, Grzesiu. Musiałem tu przyjść. Boże. Boże, nie wiem, gdzie się w ogóle zgubiłam się w bramie. Nie widzę go, dobra, widzę. Dostał na pysk. Że mi się tu siedzi, niewygodnie. Nie. Gdzie ty siedzisz zaś? W kuchni. Co on robi? Stoi w miejscu, czemu? Streama na prawie. Albo go wyłączy zaraz. Nie, bo już dostał dwa razy. Gdzie mam iść teraz? A do pił do ściany. Jebrze. I paletę na mapie jest tak jest. Czekaj, kuś. By mnie zostawi może co? By sobie odpuścił już. Gdzieś to tam jest? Gdzieś tu? Aha. Do jakiegoś dostał. Dobrze. Mam se gena robiłem i przylazł. No widzę to czegoś takiego. Będzie leżeć, no. Piłop go zrobił? Shit. Co robicie? Nie mogę! Pod paletą leży, możesz tam przyjść. No, co jest tak daleko? No to Boże. No, podniesie go, go przeze mnie. Czemu? Bo wie, że ja tu jestem. O, ktoś go podniósł, cieszę się. Pięknie. No serio? Pom, 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 pom. Pom, 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 pom zrobiłam.
Teraz go wziął. Teraz to już źle. Aha. Ktoś zrobił go na 70%. Tak. Czemu? Bo jest cisza. No jak cisza? Przecież jestem tu i słyszę go. Była przed chwilą. Okej. No. Proszę, zajmega się wstawi, to już koniec leczenia. No bo zablokowaliście mnie, ja idę do małego gena robić, kończyć. Okej. To podawita iść. No to iście. Kończyć gena, jak on nawet nie jest zaczęty. Shit! No i ty masz zegarek. A, dajcie mi spokój. Ono... Taka jesteś? No lecę. No przecież umiera. Jak umiera? Już ma drugi hak. Boże, no nie mogę tu koło tego drzewa, naprawdę. Przeszedł mi tu do tego małego. No widzisz. Dostał na pysk, zaś. No mnie nienawidzi. A, no to Dawid, albo się leczymy, albo... Już naprawdę. Albo naprawdę. Mam przejebane. Zgasił mi totem? Pewnie tak. Więc sam teraz zrobić ze swoim życiem. Ja lecę do małego, polecimy ten gena robić, nie? On tutaj się goni ze mną wkoło tego małego. Zależeć. Co lecisz? Będę. Bo już robi. Dobił, daj. Cały się goni. Już naprawdę potrzebuję oddechu trochę. No, on nie chce mi darować. No raczej, im dłużej cię będzie ten gonił, tym dłużej cię będzie gonił, żeby cię dopaść. No tak, będzie mi kampić. Nie wiem już, co mam zrobić. Dobra, ja 70. No, już słyszę, bo się wyłączyło wszystko, leci gdzieś tam. Do mnie? Na główną świątynię poszedł, więc nie wiem. Zaraz to. Jest tu. Nie skończę tego gena. Za dużo zostało? Malutko, ale przyszedł. O. Jezus! Nabramy są po drugiej stronie mapy. Nie słyszę go! To jest straszne! No wiem! Słyszałam tylko jego harczenie. Mhm. Jest tu gdzieś jakaś paleta? Nie trafił. O, adrenalina, dziękuję! Ale to mi nic nie da. Goni mnie cały czas. Wiem, słyszę. Boję się. Nic z tego małego są, bo tu jest piwnica i będzie problem. Chowałam się w krzakach, jak jakiś ciul. Hej. Poszedł stąd. Biegło mi... Wiesz, w momencie kucą mi krzaki! Nie wiem, co zrobić. Przyleci mi tu pewnie. Leci gdzieś, biegnie. O Boże. Gdzie to jest? Nie widzę. Na... Aha, przy drugiej tej. Ja otwieram koło małego bramę, jak coś. Mhm. A co z nim? Nie wiem, no ja... Ty masz adepta. Widzę cię. Myślisz, że będzie go kampił? Dawid, tego zdjąć? Tak. Nie zdąży, nie dał rady. Boże.
No to jest nie z brama zrobiona. No nie. A czemu on tak jakoś dziwnie coś? Co tam ci jeździ? O, jest otwarta tu brama, dobra. No jeździ coś. Chłopki. Powiesił Dawida, dobra, my spieprzamy. Okej. Okay. Dobra, spieprzamy, synek. Z tą piłą do nas leci. On tak robi, jak leci. Czekam na niego. Po co i to oglądać? Nic nie myśli, co? Co nie myśli, pana? Tam mecz mnie gonił, ty. A co ty masz takie PKS-y? Ale co się czepiasz? Siwe. A ta ręka to co? A co ty tam masz tam niby z tyłu powinieneś mieć w tej kieszonce? No to wygląda jak, wiesz, na strzały. Na strzały albo na taki róg, albo żeby na... tak... Na jakąś broń. Dobra, jest głupi, nie chcę przyjść.